Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zawartym w drukach nr 3496 i 3523. Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. rozpatrzyły wymieniony projekt ustawy. W trakcie prac zgłoszono łącznie 11 poprawek, 7 to były poprawki merytoryczne, 4 redakcyjno-legislacyjne. Komisje przyjęły jedną poprawkę merytoryczną i wszystkie poprawki redakcyjno-legislacyjne i wnoszą, aby Wysoki Sejm uchwalił projekt ustawy z druku nr 3523. Co warto podkreślić, jest to rekomendacja jednogłośna. 42 posłów głosowało za, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, czyli można powiedzieć 42-0. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ rozwiązania zawarte w projekcie są bardzo korzystne dla nauczycieli. Jak podkreślali wnioskodawcy, projekt ustawy jest wypełnieniem postanowień porozumienia między rządem a przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, które zostało podpisane 7 kwietnia bieżącego roku. Najważniejszą kwestią zawartą w nowelizacji jest oczywiście podwyżka płac nauczycielskich w wysokości 9,6%, która będzie wypłacana od 1 września bieżącego roku. Wnioskodawcy podkreślali, że w budżetach przygotowywanych przez rząd Platformy w latach 2013-2016 nie przewidziano żadnych środków na podwyżki dla nauczycieli i płace w sferze budżetowej były wtedy zamrożone. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził waloryzację płac nauczycieli w 2017 roku. Na ten cel zapewniono finansowanie w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 413 milionów złotych oraz przygotował program podwyżek płac na lata 2018-2020. Pośród tych podwyżek nauczyciele już otrzymali od 1 kwietnia 2018 roku średnie wynagrodzenia wzrosły o 5,35%, a od stycznia 2019 roku o kolejne 5%. Następna 5-procentowa podwyżka była zaplanowana od stycznia 2020 roku, ale spełniając oczekiwania nauczycieli, zmieniane są przepisy Karty Nauczyciela, co umożliwi jej przyspieszenie i zwiększenie wysokości z 5 do, tak jak powiedziałem, 9,6%. Wnioskodawcy zaznaczali, że nauczyciele nigdy wcześniej nie otrzymali podwyżek większych, niż będzie to miało miejsce w 2019 roku. Nigdy nie było 15-procentowej podwyżki w jednym roku. Warto dodać, że łącznie w ciągu dwóch ostatnich lat pensje nauczycielskie wzrosną o ponad 21%. I po wdrożeniu wrześniowej podwyżki wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela będzie się kształtowało w sposób następujący. Nauczyciel stażysta będzie otrzymywał 2782 zł, nauczyciel kontraktowy 2862 zł, nauczyciel mianowany 3250 zł i dyplomowany 3817 zł. Jeśli chodzi o płace średnie, to nauczyciel stażysta płaca 3338, nauczyciel kontraktowy 3705 zł, nauczyciel mianowany 4806 zł
i nauczyciel dyplomowany 6141 zł. Środki finansowe na realizację podwyżek są zapewnione w ustawie budżetowej. Kolejną kwestią, która została podjęta w noweli, jest wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczycieli stażystów, świadczenia na start w wysokości 1000 zł. Młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę uzyskają wsparcie o charakterze socjalnym wypłacane do dnia 30 września w roku, w którym dany nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Warunkiem otrzymania tego świadczenia będzie zatrudnienie w wymiarze minimum 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub kilku szkołach łącznie. Skutki finansowe zmiany wnioskodawcy szacują na około 28 milionów złotych rocznie. Wypłata świadczenia będzie zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego i dlatego dokonana została zmiana w karcie nauczyciela polegająca na objęciu gwarancjami środków na to nowe zadanie. Przy podziale środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostanie finansowanie świadczenia na start, natomiast w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wnioskodawcy proponują zmianę w kryteriach podziału subwencji oświatowej, aby umożliwić sfinansowanie tego świadczenia również dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie w karcie nauczyciela zapisu, iż dodatek dla nauczycieli wychowawców klas nie może być niższy niż 300 zł. Jednocześnie zapewniono ustawową możliwość, aby organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mogły w regulaminach wynagradzania ustalać wyższą kwotę tego dodatku. Obecnie sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że o wysokości dodatku dla nauczycieli wychowawców decydują właśnie jednostki samorządu terytorialnego w regulaminach wynagradzania i wysokość tych dodatków jest bardzo zróżnicowana. Blisko 100 tysięcy nauczycieli, około 34%, otrzymuje dodatki w wysokości niższej niż 100 zł. Kolejne 155 tysięcy nauczycieli, czyli około 55%, otrzymuje dodatki w przedziale między od 100 do 200 zł, a zaledwie 3% nauczycieli otrzymuje dodatki wyższe niż 300 zł. Średnia to jest około 128 zł. W związku z tym zmianę, którą wprowadzamy, myślę, że nauczyciele docenią, bo rzeczywiście te 300 zł no to jest taka kwota, która myślę, że będzie motywowała nauczycieli wychowawców klas do angażowania się w problemy wychowawcze młodzieży. Kolejną istotną zmianą spełniającą oczekiwania nauczycieli jest skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 roku. Zniesiona zostaje obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz przepis upoważniający ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia, w którym określa się szczegółowe kryteria oceny pracy. Rozwiązanie to było bardzo mocno krytykowane, kontestowane przez nauczycieli i dlatego kryteria oceny pracy będą w dalszym ciągu określane w karcie nauczyciela. Nastąpi też rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego oraz przywrócenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli jest też skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego o 1 rok, czyli do 9 miesięcy, oraz skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. W przypadku stażu na stopień nauczyciela mianowanego z 3 do 2 lat, w przypadku stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
z 4 lat do 1 roku. Ponadto egzamin przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego będzie zastąpiony rozmową kwalifikacyjną przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną właśnie. Jestem przekonany, że przedstawione rozwiązania zostaną dobrze przyjęte przez środowisko nauczycielskie, ponieważ nowelizacja jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia prestiżu zawodu nauczyciela, jest kolejnym krokiem w kierunku polepszenia jakości polskiej edukacji. Wnioskodawcy podkreślali przy tym, że mają świadomość, iż projekt nie spełnia wszystkich oczekiwań nauczycieli i zapewniali, że już trwają prace nad zmianami w kolejnych latach, w tym również nad wzrostem płac. Dlatego, tak jak na wstępie, w imieniu połączonych komisji wnoszę, aby Wysoki Sejm uchwalił projekt ustawy zawarty w druku 3523. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.